tapicerka, to jest taka jasna skóra. I tenże model został wykonany, ta specjalna edycja Rossini Edition, została wykonana tylko w 250 egzemplarzach. Do dnia dzisiejszego około 10 sztuk jeździ głównie w Wielkiej Brytanii. W 1994 roku Suzuki wprowadza po raz pierwszy do modelu Vitara silnik V6. Skoro jesteśmy przy tych rzeczywiście mocnych silnikach, rok później, czyli w 1995 roku, Suzuki decyduje się na współpracę, jeżeli chodzi o sport samochodowy, ale tutaj mamy do czynienia rzeczywiście jakby z takim prawie że ekstremalnym produktem, bo pojawia się samochód wyprodukowany tylko w jednej wersji, który dysponuje mocą 985 koni mechanicznych. To jest oczywiście samochód, który bierze udział w legendarnym wyścigu, który jest organizowany na terenie Stanów Zjednoczonych. To jest tak zwany wyścig górski na słynną górę Pikes Peak. No i rzeczywiście dość często słyszymy o różnego rodzaju rekordach, które zostają ustanowione podczas właśnie tegoż wyścigu. Proszę Państwa, w tym pierwszym jak dziesięcioleciu, w roku 1998 debiutuje Suzuki Gran Vitara, czyli żegnamy się z modelem pierwszej generacji. W 1998 pojawia się Gran Vitara i w tym momencie wkraczamy w drugie dziesięciolecie związane z obecnością Suzuki na światowych rynkach. Natomiast ciekawostką jest to, że pojawia się również specjalna wersja oznaczona jako XL7. Ta siódemka nawiązuje do tego, że tenże model oferowany jest w wersji siedmioosobowej. Vitara drugiej generacji cieszy się naprawdę coraz większą popularnością i cieszy się na tyle dużą popularnością, że Suzuki decyduje się na uruchomienie produkcji tego modelu w 6 fabrykach na 4 kontynentach. To są 2 fabryki działające na terenie Azji, 2 fabryki w Ameryce Północnej, 1 w Ameryce Południowej i 1 fabryka w Europie, konkretnie w Hiszpanii. Tam produkowana jest wersja, która być może niektórym z Państwa może być znana. Ta wersja nazywa się Santana. W roku 2005 pojawia się Suzuki Gran Vitara trzeciej generacji. Te dwa samochody, można powiedzieć, łączy to, że obydwa auta reprezentują rozwiązania, można powiedzieć, typowe dla samochodów terenowych, czyli mamy tutaj do czynienia z ramą, na której osadzone jest nadwozie i oczywiście mamy do czynienia z napędem na 4 koła, przy czym w tak zwanym podstawowym ustawieniu napęd przekazywany jest na tylną oś, natomiast oczywiście istnieje możliwość załączenia napędu na 4 koła. Jest jedna rzecz, która się pojawia w Gran Vitarze trzeciej generacji, która jest zmieniona w stosunku do poprzedniego modelu. Otóż przepraszam bardzo. Halo, halo, mam prośbę, dziękuję bardzo. W odróżnieniu od Vitary poprzedniej generacji, tutaj wprowadzono pewne drobne modyfikacje. One polegają głównie na tym, że zmodernizowano nieco tę płytę podwoziową, czyli tę ramę oraz zawieszenie. O co chodzi? Chodzi o to, że ten samochód cieszy się coraz większym zainteresowaniem, coraz większą popularnością. Nie tylko wśród osób mieszkających poza miastem, ale przede wszystkim wśród młodzieży i wśród osób mieszkających w dużych miastach. A zatem inżynierom chodzi o to, żeby ten samochód był dostosowany do niekoniecznie tylko i wyłącznie do jazdy w warunkach terenowych. I można powiedzieć, że wtedy też rzeczywiście charakterystyka zachowania tego auta jest zbliżona do tego, z czym dziś mamy na przykład do czynienia, chociażby z najświeższą Vitarą. Oczywiście pamiętając o tym, że tam wciąż mamy do czynienia z troszeczkę inną konstrukcją niż w wypadku Vitary czwartej generacji. Proszę Państwa, oczywiście pamiętamy o tym słynnym wyścigu w Stanach Zjednoczonych Pikes Peak i oczywiście w roku 2006 pojawia się znów ten samochód na starcie. Tym razem jest to auto zbudowane na bazie modelu XL7, no i tam już moc została podwyższona do 993 koni mechanicznych. No i proszę sobie wyobrazić, że w okresie od 2006 do 2011 roku ten samochód 6 razy zwycięża w swojej klasie, ale także ustanawia 2 rekordy.
No i teraz tak, ten wyścig Pikes Peak jest organizowany na odcinku długości zaledwie 20 km. No i oczywiście rekord Vitary polega na tym, że jest pierwszym samochodem, który schodzi z czasem poniżej 10 minut. Ja wiem, że dla Państwa może to zabrzmieć dość dziwnie, że 20 km samochód ma prawie 1000 koni mechanicznych i poniżej 10 minut to jest jakieś wielkie wydarzenie. Otóż rzeczywiście jest, bo należy wziąć pod uwagę to, że ten wyścig odbywa się na krętej górskiej drodze. Start do tego wyścigu odbywa się na poziomie 2000 metrów, a meta na poziomie 4000 metrów. Rzeczywiście tam jest mnóstwo różnego zakrętu, przy czym dominują te tak zwane nawroty. Jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że ostatni tegoroczny rekord, jeżeli chodzi o ten wyścig na wzgórzu Pikes Peak, wynosi 7 minut 57 sekund. Poza tym widzimy, że oczywiście ten czas jest krótszy, ale nie na tyle krótszy, żebyśmy mówili o jakichś rewolucyjnych zmianach w stosunku do tego, co miało miejsce w 2011 z udziałem najnowszej Vitary. Proszę Państwa, no i oczywiście przechodzimy już do trzeciego dziesięciolecia obecności Vitary na światowych rynkach. Oh my God.